Witam wszystkich serdecznie w nowym filmiku. Serdecznie zapraszam na wideo tutorial, w którym pokażę, jak zrobić ten piękny bąbelkowy sweterek. Jest to mój autorski wzór, sama go wymyśliłam, nawet pierwszy sweter wykonałam w całości, dopiero drugi nagrywam, więc jest on całkowicie wymyślony przeze mnie. Jest to wzór dużych i małych bąbelków, które układają się od tak najgęściejszej przy karczku wersji i największej do takiej już rzadkiej i małej wersji bliżej pasa. Także jest to taki dosyć ciekawy, ładny wzór. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. W związku z tym miałabym do Was wielką prośbę. Bardzo proszę o, jeżeli uda Wam się zrobić ten sweterek, bardzo proszę o pochwalenie się swoimi pięknymi pracami Waszych sweterków, na przykład na moim profilu facebookowym. Jeżeli wklejacie w swoich mediach społecznościowych zdjęcia tych sweterków, to bardzo proszę o podpisanie i podlinkowanie do mojego filmiku, żeby było wiadomo, że jest to mój wzór. Jest on oczywiście bezpłatny, możecie tutaj korzystać z niego do woli, możecie nawet sobie sprzedawać te sweterki, nic mi to nie przeszkadza, chodzi tylko o to, że bardzo proszę o podpisanie, że ja jestem autorem. Będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie zrobicie to. Sweterek ja wykonałam w rozmiarze M. Tak naprawdę mogą nosić go osoby, które mają rozmiar S, ponieważ jest on wtedy taki luźniejszy, oversize'owy. Rozmiar M również świetnie będzie pasował na osobę w rozmiarze M, ale tak naprawdę można go zmodyfikować zarówno rozmiar tego sweterka, można zmodyfikować zarówno dla małych dzieci, jak i osób, które mają większy rozmiar. Także nie tylko osoby typowo w rozmiarze M, ale też inne mogą śmiało zrobić. Szczególnie zachęcam osoby początkujące, ponieważ wszystko jest bardzo dokładnie pokazane. Pokazuję rząd po rzędzie, tak jak to w serwetach mam w zwyczaju pokazywać. Wszystko jest rozpisane, nawet rozpisany jest ten wzór na kartce, o czym później się dowiecie. Także serdecznie zachęcam, jeżeli osoby początkujące przebrną przez pierwszy rząd z bąbelkami, udadzą Wam się te bąbelki, to reszta swetra już nie będzie stanowić dla Was żadnego problemu. Jeżeli się nie udają, to zachęcam do poćwiczenia na sucho, na jakiejś włóczce, aby się w końcu udały i naprawdę będziecie cieszyć się swoim pięknym sweterkiem. Już mówię, co ja tutaj użyłam. Mój sweterek jest wykonany z wspaniałej włóczki. Mogę śmiało to tak powiedzieć. Ona jest niesamowicie luksusowa. Już Wam mówię, co to jest. Jest to włóczka Drops R. Jest to taka wyjątkowa włóczka, wykonana inną technologią niż wszystkie inne włóczki, ale tutaj może nie będę o tym mówić. W każdym bądź razie zaletą tej włóczki jest to, że jest niesamowicie lekka, ponieważ w tym dosyć sporym motku jest 50 gram tylko i 150 metrów, ale po resztę informacji dotyczącej tej włóczki albo innych zapraszam do mojego sklepu z włóczkami karolinaszydelko.pl. Tam dowiecie się czegoś więcej. Jest to super luksusowa, fajna włóczka. 70% alpaka, 23% poliamid, 7% wełna. Przydełkowało się z niej świetnie. Jest miękka, lejąca, moim zdaniem nie gryząca, choć wiem, że wrażliwcy już ją zdyskwalifikują, ponieważ troszkę może jednak ze względu na tą wełenkę podgryzać. Mnie aż tak nie podgryza. Jest również puszysta. Wiem, że to osobom wrażliwym może też przeszkadzać, bo łaskocze.
Jeżeli chodzi o tą włóczkę, ma dwa minusy, również o tym chcę powiedzieć. Minusem przede wszystkim jest cena, ponieważ ta nowa technologia, o której przeczytacie w sklepie, sprawia, że jest po prostu droga. Skład jest szlachetny i jest to po prostu droga włóczka. Drugi minus, tutaj też muszę szczerze powiedzieć, włóczka ta składa się z takich włosków, które niestety uciekają z włóczki, nawet nie wiem czy to widzicie, widać, ona się troszkę kłaczy, puszcza te włoski, w związku z czym na przykład na ciemnych ubraniach będzie widać te jasne kłaczki. Mi osobiście to nie przeszkadza, choć wiem, że niektórzy nie znoszą tego, jak kłaczy im się coś tutaj. Wiem, że bardzo dużo pozytywnych opinii jest na temat tej włóczki, dlatego się skusiłam, żeby zrobić z niej sweterek. Właśnie dzięki waszym opiniom w internecie, na jakiejś tam grupie szydełkowej poczytałam i właśnie skusiłam się. To są dwa minusy, które ja zauważyłam. Reszta to są same plusy. Sweterek mimo ciężkiego wzoru bąbelków jest lekki, mięciutki, przyjemny i bardzo ciepły. Na tym mi bardzo zależało, żeby nie marznąć tutaj w zimę, ponieważ ja jestem zmarzła. Natomiast ja już swój sweterek mam skończony. Na filmiku będę robić drugiej włóczki i to również jest... jeszcze chciałam wam tak szybciutko pokazać inne kolory. Super, ona, ta włóczka jest tak jakby lekko poprzecierana. Ten kolor również był w sferze wyboru. Albo miałam ten różowy, albo ten ecru. Właśnie, bo to jest kolor 01 ecru bodajże. Wszystkie informacje na temat tych włóczek, sweterka są w opisie pod filmem. W opisie pod filmem, ile zużyłam i tak dalej, chociaż tu jeszcze powiem. A jeszcze ten jest fajny kolorek. Reszta kolorów jest w sklepie, więc proszę zerknąć. Ale na filmiku będę pracować włóczką akrylową i to też jest mój test, ponieważ nie robiłam nigdy ubrań z włóczek akrylowych, ponieważ no jednak to jest akryl, to jest włókno sztuczne, nawet no po prostu włókno sztuczne, niektórzy mówią na to, że to jest plastik, ale wybrałam włóczkę Bambino, Opus Bambino. Jest to włóczka antypeelingująca, no tak przynajmniej chwali się producent. Ja bym przyrównała ją troszkę jakością do Himalayi Everyday, choć jest grubsza od Himalayi. I mam nadzieję, że będzie się dobrze nosić, bo to jest właśnie w fazie moich testów, czy będę się dobrze, komfortowo czuć. Już to zauważyłam, że w trakcie pracy tutaj zaczęłam ten drugi sweterek, wszystko będzie wam pokazane. W trakcie pracy rzeczywiście czuć, że to jest akryl, po prostu no nie da się ukryć, że akryl to akryl, a włókno naturalne to włókno naturalne. I zastanawiam się właśnie, jak będę się czuła w niej, choć już rzeczywiście szydełkuje się inaczej niż tamtą luksusową włóczką, tak mogę to nazwać. Aczkolwiek moim zdaniem jest to i tak lepsze gatunkowo akryl niż wiele akryli, które miałam do czynienia. Także włóczka Bambino, ja właśnie z niej robię. Ona jest niegryząca, więc jeśli macie jakąś awersję do gryzienia, nie może nic was gryźć, albo chcecie zrobić dzieciom, również polecam włóczkę Bambino. Ja mój sweterek robię kolorem stalowym. Jest to kolor 1293. Jeśli podoba wam się ten kolor, również możecie zrobić. Włóczki Drops zużyłam prawie 6 motków na mój sweterek w rozmiarze M. Prawie 6 motków, ponieważ z ostatniego, 6, zostało mi, no tak można powiedzieć, pół motka. To jest około 800 metrów zużyłam. Mam nadzieję, że ten sam przelicznik będzie do włóczki Bambino, choć no różnie może być. Z moich wyliczeń wyszło, że powinnam zużyć 5 motków włóczki Bambino na ten rozmiar, jednak
ostateczną ilość, ile zużyłam, podam na końcu ostatniej części i wtedy też dopiero pojawi się informacja, ile zużyłam tej włóczki, ponieważ ja ją robię na bieżąco, razem z Wami, można powiedzieć, ten drugi sweterek. Dropsów zużyłam 6 motków, 5,5 dokładnie, ale kupić trzeba 6. I myślę, że co najmniej o jeden motek trzeba zwiększyć, jeśli robicie większe rozmiary, czyli LK, no to wtedy 7 motków i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze tu powiedzieć? Trochę się rozgadałam. Aha, jeżeli chodzi o szydełko, obydwa sweterki, czyli ten dropsowy i bambinowy, tak to nazwijmy, przerabiam szydełkiem 6, oj, nie chcę mi ostrości złapać, 6 mm. Aczkolwiek będą nam potrzebne również inne rozmiary szydełek. Jeśli nie macie, a nie chcecie zbankrutować na ten sweterek, to w miarę można sobie poradzić tą szóstką, ale przydałoby się chociaż, jeżeli macie rozmiary inne, no to przygotujcie sobie takie rozmiary szydełek. Rozmiar 7. Dla osób, które mają, które nie mają, poradzą sobie z szóstką. 7 na łańcuszek początkowy, mówię to później w filmie. 4 i 5 szydełko przyda się Wam na ściągacz. Widać, że tutaj ściąga wzór reliefowy, będzie to też pokazane, ale mniejsze szydełka pozwolą osiągnąć jeszcze lepszy efekt ściągnięcia. Jeżeli nie macie, niestety z szydełka szóstki nie wyjdzie takiego mocnego efektu ściągnięcia, a więc chociażby przyda się szydełko albo 5, albo 4. Jeżeli macie 4,5, owszem, również będzie ok. Ja będę wszystko na bieżąco w filmie pokazywać, także jeżeli nie macie, a nie chcecie zbankrutować, zainwestujcie w szydełko 6, albo 4, albo 5. Ta siódemka przyda się, jeśli macie, jeśli nie macie, to możecie zakupić, zakupcie, a jeśli nie, to poradzicie sobie z szydełkiem szóstką, o tym mówię później. No taką armię szydełek trzeba przygotować, niestety. Przydadzą się oczywiście również nożyczki, przydadzą się również dwa znaczniki do robótek i już niedługo pojawią się te znaczniki w sklepie. Czekam na to, żeby z hurtowni do mnie przyszły, a więc wszystko będzie można już zakupić w moim sklepie internetowym, cały zestaw. Cóż ja jeszcze tutaj Wam miałam powiedzieć? Zużyłam tyle, to jest potrzebne. Wszystko sobie zapisałam, żeby nie pominąć. Rozgadałam się strasznie, ale no tak to już jest ze mną. I chyba już trzeba zabierać się. Aha, jeszcze miałabym taką prośbę, że jeżeli posługujecie się zdjęciem sweterka, które zrobicie, będzie mi również miło, kiedy nazwiecie konkretnie ten sweterek. To jest taka moja fanaberia. Sweterek bombeliadek. Kojarzy mi się z tą czekoladą taką nadmuchaną, bomboladą. I jeżeli podpiszecie w ten sposób w mediach społecznościowych, jeżeli podlinkujecie do mojego filmiku, będzie mi bardzo miło. Także to jest taka moja fanaberia. Poproszę o właśnie podpisanie w ten sposób tego mojego autorskiego wzoru. Jeszcze jedno, zapomniałam, że niestety na kolejne części trzeba będzie troszkę dłużej poczekać. Nie będą się pojawiać na YouTubie dzień po dniu, tak jak to bywa w innych moich projektach, ponieważ ja sweterek ten z włóczki ciemnej robię na bieżąco razem z Wami. Ja już zrobiłam karczek, filmik jest już na YouTubie, Wy go macie. Natomiast dalsze części będę nagrywać, przerabiać, a to trochę potrwa, więc może to trwać nawet tydzień. Wszystko zależy od tego, jak synek pozwoli mi tutaj działać. Można wysłać jakąś petycję do niego. Nie wiem, kiedy rozpatrzy, ale można wysłać petycję, żeby pozwolił mamusi nagrywać sweterek. A więc zabieramy się już do pracy. To był bardzo długi wstęp, ale myślę, że trzeba
troszkę tutaj tych informacji Wam przekazać, żeby nawet osoby początkujące, serdecznie zachęcam, poradziły sobie z nim. Trochę czasu teraz poświęcę, żeby wytłumaczyć, jak zrobić różne rozmiary. Ja pokażę na sweterek na rozmiar M, ale oczywiście możecie zrobić zarówno dla swoich dzieciaczków na większe rozmiary. Co prawda ja nie potrafię powiedzieć, ile oczek łańcuszka dla konkretnego wieku albo na większy rozmiar, bo po prostu nie robiłam takiego sweterka. Możecie jedynie orientacyjnie sobie zobaczyć po moim filmie, ile dodać kolejnych oczek, żeby był rozmiar odpowiedni. I właśnie rozpoczniemy od tego, że łańcuszek początkowy w moim sweterku musi być koniecznie wielokrotnością liczby 6. Czyli możecie zrobić dowolną długość łańcuszka, aby tylko była to wielokrotność liczby 6 i musicie jeszcze wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Przy robieniu łańcuszka koniecznie trzeba wziąć większe szydełko niż będziecie pracować danym szydełkiem w swetrze. Czyli jeżeli pracujecie szydełkiem, cały sweterek, szydełkiem 6 mm, tak jak ja, musicie wziąć do łańcuszka początkowego rozmiar 7. To akurat jest szydełko Clover Amour. Jeżeli nie macie możliwości wziąć większego szydełka, to wtedy polecam robić bardzo luźne, takie nad wyraz luźne oczka szydełkiem tym, którym przerabiacie sweter. Dlaczego? Dlatego, że zapobiegniemy wtedy falowaniu tutaj, falowaniu od dodawania słupków, dodawania bąbelków. Jest to dodawanie potrzebne, żeby nasz sweter się po prostu w ramionach rozszerzał. Unikniemy, robiąc łańcuszek początkowy dużymi oczkami, luźnym splotem, albo po prostu kiedy weźmiemy większe szydełko. Druga sprawa to już sobie przypomniałam, druga sprawa to odpowiednie zrobienie odpowiedniej długości tego łańcuszka. O co chodzi? Teoretycznie może być to łańcuszek dowolnej długości, jednak musicie wziąć pod uwagę to, aby nie był to łańcuszek, który jest bliżej szyi, tylko bliżej ramion. Jeżeli będzie bliżej szyi, to wzór nie będzie się zgadzał. Chodzi o to, że wtedy trzeba będzie jeszcze mocniej i mocniej poszerzać, aby tutaj na ramionkach ładnie się układało. A ja nie zaprojektowałam tak tego swetra, aby był dekolt właśnie bliżej szyi, tylko musi być on bliżej ramion. Nie chodzi o to, żeby już łańcuszek spadał z ramion, ale żeby był tak bliżej tych ramion, a nie bliżej szyi. I ja akurat właśnie zrobiłam tak bliżej szyi, ale po założeniu tego sweterka stwierdziłam, że tutaj jest mi za zimno, że musi być koniecznie jakaś dobudówka i zrobiłam tutaj u góry ściągacz, ale nie jest to taki ściągacz, jaki będzie tutaj w rękawkach, znaczy on jest tą metodą robiony, ale tutaj jeszcze jest trochę kombinacji, a więc tu podpowiem, nawet jeżeli ten łańcuszek będzie taki luźny, luźno opadający prawie że na ramiona, to tutaj dorobimy jeszcze, aby po prostu nie marznąć w tym sweterku, żeby nie wiało po szyi, po karku i tak dalej. Dobudujemy taki dodatkowy ściągacz. Oczywiście, jeśli macie taką ochotę, bo wiem, że teraz w modzie są takie swetry, które nawet tak całkowicie spadają z jednego ramienia, to też może być taka opcja. Ja Wam pokazuję tutaj i podpowiadam, aby właśnie, jeżeli robicie taki sweterek jak ja, żeby zrobić taki bliżej ramion łańcuszek.
rozpisałam wam tutaj, jak u mnie rozkładało się w sweterkach liczba oczek. Jeżeli chodzi o sweterek, ten z włóczki Drops Air, zrobiłam 66 oczek. Natomiast zauważyłam, że z włóczki Opus Bambino muszę zrobić tych oczek więcej. Widać, jest ona mniej naciągliwa. Rzeczywiście to jest prawdą. Drops Air jest taka trochę bardziej puszysta, taka troszkę lepiej pracująca. Włóczka Bambino jest taka bardziej, może nie sztywna, bo jest ona bardzo miękka i delikatna, ale mniej naddająca się, o, w ten sposób. I musiałam dodać jeszcze kolejne dwa motywy i dodałam do 66 jeszcze 12 oczek, czyli razem 78 oczek. To łańcuszek początkowy, który teraz robimy z włóczki Bambino. I przypominam, koniecznie weźcie większe szydełko, jeżeli nie macie, bo przecież osoby początkujące nie mają całego zestawu od razu, ale osoby, które już dziergają, że tak powiem, nałogowo, to takie zestawy już różne grubości szydełek na pewno się przydadzą. I teraz rozpoczynamy pracę od zrobienia łańcuszka początkowego. Tutaj jest taki szybki poradnik dla osób naprawdę początkujących. Jeżeli już świetnie sobie radzicie, to robicie odpowiednią liczbę oczek i już zaraz wkładamy szydełko i tak szybciutko pokażę. Zabieram się za przerobienie tego długiego łańcuszka i wracam do was już z pierwszym konkretnym rzędem naszego sweterka. Ja już swój długi łańcuszek 78-oczkowy mam wykonany. Zmierzyłam, położyłam tak na luźno, bez żadnego naciągania i wyszło mi, że mój łańcuszek ma około 63 cm. To jest tak naprawdę orientacyjnie, żebyście mniej więcej wiedziały, bo wiadomo, ten naciąg oczek łańcuszka może się zmieniać za każdym razem. Także to może być 62, 64. To jest taka informacyjna, orientacyjna liczba. Niestety nie zmierzyłam przy szydełkowaniu z włóczki Drops Air. No tu jest mój błąd. Niestety nie zapomniałam po prostu. Nie przyszło mi to do głowy. Szydełkowałam długi łańcuszek, który teraz musimy odpowiednio wyrównać przed złączeniem. I ja to robię tak. Ten widoczny warkoczyk w palcach, w kciukach, tak układam, żeby był on nieskręcony, ponieważ jeżeli połączymy, nie patrząc na to, to w trakcie pierwszego, widzicie, już mi się tutaj skręca, w trakcie pierwszego rzędu może być problem. Także ja to sobie układam i dopiero po wyrównaniu mój łańcuszek łączę, wbijając się w pierwsze oczko, od którego rozpoczęłam pracę. Robimy jeszcze tym szydełkiem oczko ścisłe, czyli narzut przeciągam przez to oczko i przez pętelkę na szydełku. Teraz zmieniam szydełko na to, które już właściwe jest, to, które jest odpowiednie do mojej włóczki Bambino. Tym samym szydełkiem, to już chyba mówiłam, pracowałam na włóczce Drops Air, także to było celowo tak zaplanowane. Pierwszy rząd mojego sweterka wygląda następująco. Proszę zrobić najpierw dwa oczka łańcuszka rozpoczynające przygodę i następnie narzut. Pamiętajcie, aby w ten pierwszy rząd wrobić niteczkę, która została
tutaj na początku. Jeszcze raz w tym samym oczku, w którym już zrobiliśmy dwa oczka łańcuszka, w którym było łączenie, wykonujemy słupek. Jeden słupek, ja przytrzymuję niteczkę początkową i wykonuję słupek. Już ten pierwszy rząd będzie zawierał bąbelki, a więc no niestety nie będzie tak super prosto, ponieważ już w następnym oczku pokażę Wam bąbelki. I teraz osoby początkujące niech się nie zniechęcają, ponieważ dobre poćwiczenie tych bąbelków poskutkuje tym, że już później zrobicie cały sweter. Naprawdę poradzicie sobie z wykrojami, z podkrojami. Jeżeli bąbelki Wam się udadzą, to również reszta swetra też. Natomiast warto też te bąbelki poćwiczyć tak na sucho. Bąbelki u mnie to składają się z podwójnych słupków. Skoro podwójne słupki, to robią pierwsze nawinięcie i drugie nawinięcie. Przytrzymuję sobie paluszkiem tutaj te nawinięcia i zobaczcie, jak ja wykonuję ruch przy tym pierwszym łańcuszku. Niteczkę z prawej strony umieszczam sobie pomiędzy tymi dwoma palcami w prawej ręce, natomiast tutaj tą naciągam, aby to było tak w miarę wygodnie szydełkować, ponieważ pierwszy rząd jest dosyć trudny, polecam właśnie tą metodę. Następnie w kolejnym oczku zaraz wbijamy się i przerabiamy już nasz bąbelek. Jak on będzie wyglądał? Najpierw robimy narzut, wyciągamy niteczkę i przerabiamy te dwie niteczki od kłębka. Czyli narzut i przerabiamy najpierw przez dwie niteczki, dalej wyciągamy znów jeszcze niteczkę, narzut i znów przerabiamy dwie niteczki i na szydełku mam dwie pętelki. Nie przerabiamy tego ostatecznie. Znów robimy dwa nawinięcia na szydełku. Przytrzymuję je sobie palcem, te nawinięcia, i znów wbijam się w to samo miejsce, w którym wykonywaliśmy przed chwilą ten zabieg. A więc wbijam się tutaj i robię to samo co przed chwilką, czyli narzut, wyciągam niteczkę, narzut przerabiam przez dwie pętelki, niteczki, znów wyciągam, narzut przez dwie i już na szydełku mam trzy pętelki, natomiast w bąbelku dwa podwójne słupki. Idziemy dalej, bo tych słupków ma być pięć. Kolejne dwa nawinięcia, przytrzymuję, znów wbijam się w to samo oczko. Troszkę tutaj trzeba się pogimnastykować z tym bąbelkiem i powtarzam ten zabieg znów przez dwa i już kolejny podwójny słupek. Prawie że zrobiony, mówię prawie że, ponieważ jest on jeszcze nieprzerobiony ostatecznie. Kolejne dwa nawinięcia i już przerabiam czwarty. W tym samym oczku znów przez dwa i mam już cztery podwójne słupki. Robimy ostatni. Ostatni podwójny słupek jest najtrudniejszy, ponieważ jest tutaj już dosyć ciasno. Najmniej widoczny on jest, także tutaj musicie być ostrożne. Wbijam się. Przytrzymuję pętelkę. Przytrzymuję tutaj również sobie, żeby był naciąg i wyciągam niteczkę. Ostrożnie patrzę, przez które trzeba przerobić i przez dwie, wyciągam znów przez dwie i zobaczcie,
Mam już 5 podwójnych słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest mój mały wielorybek. Jeszcze wytrzymasz? Nie, już nie wytrzyma. A więc tak, sekundkę jeszcze musicie tutaj ze mną i z tymi dźwiękami wytrzymać. Mam już 5 podwójnych słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na szydełku 6 pętelek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz przerabiamy to wszystko razem w jedną całość. Narzut i ostrożnie przeciągamy przez wszystkie 6 pętelek na naszym szydełku. I pęczek, bąbelek gotowy. Ten pęczek zawsze należy tak ściągnąć. Pętelka nam się wydłuży, wtedy ją zmniejszamy i jeszcze raz ściągamy. Po to, żeby on był taką ładną kuleczką, a nie żeby był rozciągnięty. Dalej wzór wygląda następująco. W 5 kolejnych oczkach będzie już łatwiej, będą same słupki. I teraz ważną sprawą jest, aby nie pominąć zaraz tutaj oczka, które kurczy się niejako pod wpływem tych podwójnych słupków w bąbelku. Następne oczko trzeba dobrze wybadać, bo ona potrafi się tak jakby skurczyć. Teraz robię narzut i pomiędzy bąbelkami wykonujemy następujący wzór. W pierwszym oczku zaraz za bąbelkiem proszę zrobić jeden zwykły słupek. W następnym oczku dwa słupki. Pierwszy narzut i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. W trzecim oczku tylko jeden słupek. W czwartym oczku dwa słupki, czyli tak naprzemiennie. Raz i dwa. W piątym oczku tylko jeden. Tak będzie wyglądał schemat pomiędzy bąbelkami. Czyli naprzemiennie wykonujemy raz jeden słupek, później dwa w jednym oczku. Jeden, dwa i na końcu tylko jeden. Tak wygląda właśnie wzór. I już za tą piątką wykonujemy kolejny pęczek, czyli dwa nawinięcia w następnym oczku. Ja troszkę szybciej to zrobię, ale jeśli jeszcze chcecie sobie dokładnie i wolno poprzeglądać, jak ja to robię, to proszę wrócić do tego pierwszego pęczka. Nie będę tutaj już zbytnio spowalniać filmiku, wystarczy sobie cofnąć. Przypominam, że wykonujemy bąbelki z podwójnych słupków i w każdym bąbelku ma być 5 podwójnych słupków. Wtedy ten pęczek, ten bąbelek tak się ładnie układa. Najtrudniej jest ten ostatni przerobić i już mam 5. Ściągam to wszystko i już następny pęczek gotowy. I znów powtarzamy schemat, który przed chwilką wykonywaliśmy. 5 słupków naprzemiennie. Raz jeden, raz dwa. Jeden, dwa, jeden. I tak proszę przerobić do końca rzędu. Wrócę do Was pod koniec, powiem jak połączyć. Jestem już pod koniec pierwszego okrążenia i co nam tutaj powstało? W ostatnim oczku powinniśmy mieć dwa słupki naraz w jednym oczku, dlatego że
ten ostatni, piąty słupek, który zawsze był pomiędzy bąblami, jest już zrobiony na początku tego rzędu. Tutaj, gdzie robiliśmy dwa oczka łańcuszka, słupek i bąbelek. Razem z tymi słupkami pod koniec rzędu tworzy nam to jedną całość. Tych dwóch oczek łańcuszka nie wliczam do niczego. To są po prostu dwa rozpoczynające i łączymy ten rząd, jak i każdy następny, oczkiem ścisłym, czyli wbijamy się w słupek, który robiliśmy na początku rzędu, zaraz przed bąbelkiem. Wbijam się tutaj w słupek, na szydełku nie było narzutu i teraz przeciągamy przez ten słupek włóczkę, przez pętelkę na szydełku i już jest pierwszy rząd skończony. Bąbelki będą powstawały w co drugim rzędzie, czyli tak naprawdę odsapniemy troszkę sobie w kolejnym rzędzie, ponieważ drugi rząd to będą same słupki. I wzór w tym drugim rzędzie, niezależnie od tego, jaki rozmiar wykonujecie, będzie wyglądał następująco. Każdy rząd rozpoczynamy od dwóch oczek łańcuszka, następnie narzut i przerabiamy najpierw w oczku, w którym było łączenie rzędu, czyli tutaj, przerabiamy dwa słupki. Najpierw musimy trochę porozszerzać nasz sweterek, żeby układał się dobrze na ramionach. Następnie w trzech kolejnych oczkach po jednym słupku. Narzut, czyli w oczku, które przypada na bąbelek, tutaj u góry, ono jest takie rozciągnięte, duże, wykonujemy jeden słupek. Następnie w kolejnym oczku, drugim, następny słupek i w trzecim oczku kolejny pojedynczy słupek. Za tymi trzema słupkami narzut i w czwartym oczku wykonujemy już dwa naraz słupki. I znów trzy pojedyncze, dwa naraz. Tak wygląda wzór w drugim rzędzie. Trzy pojedyncze i dwa naraz. Tak proszę przerobić do końca tego rzędu i połączyć oczkiem ścisłym, wbijając się w pierwszy słupek. Tak jak to wykonujemy zawsze przy zamykaniu rzędu. Jeżeli po zrobieniu tego rzędu zauważyliście, że bardzo mocno Wam się faluje robótka, to znaczy, że albo macie zbyt ciasno zrobiony ten łańcuszek początkowy, albo macie zbyt małe szydełko w stosunku do włóczki i jest bardzo sztywno robótka. Nie powinna być sztywna, ponieważ będzie się falować i będzie się nieprzyjemnie nosić. Powinna się układać tak jak tutaj u mnie. U mnie się nic nie faluje, natomiast jeżeli nie uda się Wam jednak żadnym innym sposobem zapobiec temu falowaniu, nie mówię o takim naturalnym wyginaniu poprzez te bąbelki, to nie o to chodzi. Chodzi o takie mocne fale. Jeżeli Wam się jednak nie uda zlikwidować tego, biorąc większe szydełko albo prując i robiąc ten łańcuszek początkowy taki luźny, większym szydełkiem, to polecam spróbować metodę, żeby pomiędzy tymi podwójnymi słupkami w jednym oczku nie robić 3 słupki, ale na przykład 5. Nie 3, ale 5 pojedynczych słupków pomiędzy tymi dwójkami. To nie zmieni za bardzo wyglądu sweterka, bardzo mało to zmieni, a spowoduje jedynie, że będzie się mniej rozszerzał sweterek. Ja przepraktykowałam już ten pierwszy sweterek, u mnie wygląda dobrze z tym wzorem, ale to tak na zaś podaję, żeby w razie
co w razie tego problemu móc sobie z nim jakoś poradzić. Proszę tak przerobić drugi rząd do końca, połączyć i widzimy się przy trzecim rzędzie.